tak jak mówi Marta, że mamy nadzieję, że było tych osób więcej. Myślę, że tych osób było trochę mniej niż w zeszłym roku, z tego względu, że wiele osób, mieliśmy takie sygnały, że wiele osób trochę się przestraszyło tych manifestacji, które były zgłoszone w liczbie 14 i razem z tego z tych 14 zgłoszonych manifestacji miało przyjść 18 tysięcy manifestantów. A przyszło ich? 200. Ale udało im się zmienić wasz bieg trasy? No to nie było całkiem tak. No to jest. Dlatego, że policja ani miasto nie może samo sobie samodzielnie zmienić trasy legalnego zgromadzenia publicznego. I było to tak, że mieliśmy przygotowaną trasę alternatywną i mieliśmy stały kontakt na temat tego, co się dzieje na mieście i mieliśmy sygnały o tym, że idą w naszą stronę na tą kontrmanifestację, która była bezpośrednio w naszym sąsiedztwie. Grupy no dosyć agresywne i w tym momencie taki sygnał dostaliśmy i zawnioskowaliśmy o zmianę trasy. Oczywiście to wszystko się zadziało dlatego, że zależało nam na bezpieczeństwo uczestników i uczestniczek marszu. Mamy takie motto nawet, że bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników marszu jest dla nas priorytetem. Tak jest. No też, że były osoby starsze, były dzieci, więc tutaj no, jakiekolwiek narażanie ich na niebezpieczeństwo w ogóle nie wchodziło w grę. Ale było wam przykro, że musieliście trochę zmienić trasę? Czy to jest wpisane, że tak powiem, ryzyko w tę grę? Znaczy, i ważne jest, żeby się pojawić i przejść przez miasto. Oczywiście, że to jest wpisane w ryzyko organizacji Marszu Równości. Przykro na pewno z tego względu, że no, żyjemy w takim warunkach, w takim momencie, że no, musimy podejmować takie środki. To może dlatego przykro. No dla mnie zaskoczeniem było to, że jest aż tyle kontrmanifestacji, które zostały zatwierdzone przez miasto, ponieważ teraz po zmianie ustawy jest możliwość mediacji, czyli jest taka rozprawa administracyjna i myślę, że Przemek z Martą zaraz powiedzą, jak ona wyglądała. Niemniej jednak podczas tej rozprawy, czyli takiego spotkania wszystkich osób, które zgłosiły kontrmanifestacje, no okazało się, że większość z tych organizatorów kontrdemonstracji w ogóle nie jest zainteresowana nawet stawieniem się, nie mówiąc już o tym, że w ogóle nie zamierzają ani zmieniać trasy, ani negocjować. Przyszli w postaci Anny Kołakowskiej wygłosić tam oświadczenie. No i dla mnie to już jest pewnym sygnałem dla miasta, że być może należało nie dopuścić do kontrmanifestacji, która miała dokładnie tą samą godzinę rozpoczęcia i dokładnie to samo miejsce, w którym zaczynał się nasz marsz. No i też rozumiem, że jest ta sytuacja negocjacji. To jest ciekawe, tak? Że jeżeli komuś naprawdę na czymś zależy, to się raczej stawia i negocjuje i rozmawia, a nie, że się nie stawia. Tak, znaczy ta rozprawa w ogóle nie wyglądała jak negocjacja. Po prostu usiedli państwo Kołakowscy, którzy powiedzieli, że nie wyrażają zgody ani na zmianę terminu, ani na zmianę miejsca. I jeszcze można powiedzieć, że poinformowali nas, że może być groźnie. I że abyście byli też zaproszeni na taką rozmowę? Tak, bo to jest też, że się zaprasza strony, tak? Że proszę, takie mediacje urządzamy. Tak, też byliśmy na tej rozprawie. Wszystko trwało może 15 minut. Zostały zebrane jakby nasze zeznania, czyli że my zgadzamy się jako Tolerado na zmianę trasy. Natomiast oni po prostu się na to nie zgodzili i cała rozprawa się zakończyła. A czy taka groźba właśnie, że może być niebezpiecznie, czy to nie podchodzi pod jakiś paragraf, panie Przemku? To była raczej informacja na ten temat, że poinformowali władze miasta o tym, że może być groźnie z tego względu, że mieli sygnały, że się mają pojawić kibice. Tam padła Śląsk-Wrocław, wtedy padł chyba. No, niemniej jednak miasto jakoś przewidziało, że kontrmanifestacje nie będą pokojowe, zważywszy na liczbę policji, która została też ściągnięta przecież z innych rejonów kraju tutaj do Gdańska. Tak, tutaj naprawdę trzeba powiedzieć dużo ciepłych słów ze strony Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdańska, z którym współpracowaliśmy. Jak i też trzeba powiedzieć dużo ciepłych słów na temat policji, która naprawdę sprawiła, że kontrmanifestacje nas kompletnie nie dotknęły. Kontrmanifestanci nie dorzucili żadnym kamieniem w naszą stronę, ani też nie mogli się do nas jakoś zbliżyć, nie mogli czegokolwiek. No ale została jedna 19-latka bardzo źle potraktowana przez panów policjantów.
No i z uwagi na to, że jakoś nie mogli nas zaatakować, to rozpoczęli ataki na policję. I teraz oczywiście oświadczyli, że była to prowokacja policji. Mhm. Jak wiadomo, polska policja uwielbia prowokacje, to słynie od tego. Tak, też było tak, że my idąc nawet na czele marszu z Przemkiem, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Czyli ta policja naprawdę genialnie nas chroniła i zapewniała nam bezpieczeństwo. Na dobrą sprawę dopiero po przyjściu do domu i odpaleniu komputera zobaczyliśmy, co się działo na mieście. I rzeczywiście teraz jest wielka afera z Marią Kołakowską, która została tego dnia zatrzymana przez policję. A co się dokładnie stało według was? Według nas prowokowała. Według nas na pewno... Nie wiem, może kopała policjantów, albo była agresywna w stosunku do nich. Jakby nie trzeba wielu przypuszczeń, wystarczy obejrzeć zdjęcia, które były publikowane przez dziennikarzy, na których Maria Kołakowska no, po prostu rzuca się na policjanta z tarczą i usiłuje go przepchnąć. No, to widać i nawet jest taki mem, który krąży po internecie, gdzie jest podpisane, że 30 już jechała. Bo Maria Kołakowska zeznawała, że ona tylko czekała na tramwaj, jak wszyscy tam zgromadzeni. Taki był plan właśnie ponoć po tym, jak zostali odcięci od nas na Mchucisku, czyli na takim skrzyżowaniu, gdzie po prostu my poszliśmy w jedną stronę, a oni zostali odcięci, to oni pobiegli w stronę, w którą myśleli, że będziemy dalej szli i tam właśnie się ustawili na przystankach, czekając na nas. Ruch był wstrzymany. Właśnie, trakcja była odcięta, tramwaje nie jeździły od godziny, więc jakby ta dziesiątka by i tak nie przyjechała. Trochę was tak maltretuje z tym pytaniem właśnie o tym takim ustępowaniem, bo miałam tutaj jedną bardzo ciekawą rozmowę w tym studiu i rozmawiałam z ludźmi z teatru, już nie wnikałem w szczegóły, padło takie jedno zdanie o tym, że bardzo często brakuje argumentów dotyczących akceptacji, tolerancji, jeżeli zaczynamy rozmawiać na argumenty, tak? Że jeżeli ktoś mówi, no ale po co ta tolerancja, po co ta akceptacja? No i się po prostu zacinamy w pewnym momencie, tak? Jeżeli nie mamy wypracowanych wspólnych wartości, no to już się jakby... I jedna strona ma bardzo dużo argumentów. To nie chcemy uchodźców, bo pach, 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 pach. Nie lubimy pedałów, les, bo pa, 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 pa. A tutaj jakby jest tak, że tolerancja jest wartością, no i trochę dalej nie możemy pójść. I zastanawiam się, mieliście taką jedną debatę, jakie korzyści przynosi polityka otwartości i równości doświadczenia europejskiej i polskiej. I czego się tam dowiedzieliście na tym spotkaniu? Byliście na nim? Znaczy, dla mnie to nie jest tak, że tolerancja jest wartością i jakoś się zacinam, ponieważ tu chodzi o moje życie. Ja mam żonę, mam dziecko, wychowujemy je razem i Mateusz chodzi do gdańskiego przedszkola i jakoś nie wyobrażam sobie, żeby... Ta tolerancja była pojęciem abstrakcyjnym, no ona jest realna, no bo albo będziemy tutaj żyć spokojnie, bezpiecznie, miło i przyjaźnie, jak tak naprawdę do tej pory w kręgu naszych znajomych, sąsiadów i naszego przedszkola, albo też no, będą się nasilały ataki. No, trzeba powiedzieć, że przecież od początku roku między innymi organizacja Siedziba Tolerado została zaatakowana, ktoś napisał brzydkie słowa na ktoś ONR, to było podpisane na naszych drzwiach, ale też przecież w kampanii przeciw homofobii wybito szyby nieraz. No, lambda ma rysowane krzyże celtyckie. Tak. Na dodatek osoby po prostu na ulicy są atakowane, czy to o ciemniejszym kolorze skóry, czy to geje i lesbijki. Tylko więc to są pewne fakty, które się dzieją, tak? Jakby to są, tak, to jest czyli też to jest coś, co tę drugą stronę, tak zwaną drugą stronę, gdzieś tam no konsoliduje, że tak myślę, że przemoc jest po prostu atrakcyjna, tak? Ona zawsze gdzieś była atrakcyjna, tylko jakby skutki niej są takie, że ona po prostu wraca i to jest taki banał, ale więc myślę, że ta młodzież, dużo na ten temat i rozmawiałam wcześniej z waszą młodzieżówką, że ta przemoc jest czymś takim, no wiadomo, że niepokojącym, ale zastanawiam się, czy to są rozwiązania właśnie te na miękko, czy to jest dalej, powinniśmy w ten sposób tą drogą iść. Pewnie przy takich marszach na pewno tak, bo to jest bezpieczeństwo kilku tysięcy osób, za które wy odpowiadacie w pewien sposób oczywiście. Czy namawiasz nas do przemocy? Wiesz co, nie namawiam nas do przemocy, zastanawiam się głośno. Ta audycja jest tak wymyślona, żeby się tu móc zastanawiać, że nie mamy jednej, drugiej strony, się tutaj chlaszczem okładamy i taka audycja nigdy przynajmniej moja nie będzie, tak? To też są zarzuty, które się czasami pojawiają ze środowiska LGBT, ale wy się tam nigdy nie kłócicie. Ja mówię, i o to chodzi, bo się no to wszędzie musimy kłócić, więc ty się jakby dyskutujemy ze sobą, możemy mieć trochę inny punkt widzenia na pewne kwestie. Wiesz, zastanawiam się nad takim hejtem, który był i takim strasznym oburzeniem z Anką Z i z Kościołem, kiedy księdzu wypowiedziała wprost, co ona myśli na ten temat i co uważa na temat zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. I zastanawia mnie ta
No ta nasza, zawsze ta próba znajdowania konsensusu, próba dogadania się, to kolektywne podejmowanie decyzji, tak? No i w pewnym momencie ktoś, że tak powiem, ta tak zwana druga strona wyprzedziła 17 kroków, jest po prostu przed nami, tak? Mówiąc, tego chcemy, tak będzie. I zastanawia mnie, tak? Jakby, czy na przykład w takiej sytuacji w przyszłym roku, jeżeli się okaże, teraz ich było tam 200 osób, tak? Ale w przyszłym roku może być naprawdę 18 tysięcy i myślę, że niestety na pewno ich będzie więcej. To jestem przekonana i możemy tutaj zrobić niestety zakłady gorzkie, ale nie, już chciałabym się mylić, może tak. Z przyjemnością postawiam wam kolejkę, nie jedną. Ale myślę, że niestety tak będzie. I pytanie, czy właśnie ten moment, że okej, to my zmienimy trasę, jest słusznym ruchem w dzisiejszych czasach? Jest pytanie, jak chcemy działać, gdzie ma być ta nasza stanowczość? Bo jeśli nasza stanowczość ma oznaczać, że będziemy prowadzili manifestacje 1500-2000 osób na starcie z nawet 200 osobami nastawionymi bardzo agresywnie, no to chyba nie tędy droga. Ta stanowczość powinna być gdzie indziej, ona powinna być właśnie w wypowiadanych przez nas kwestiach, wypowiadanych przez nas hasłach. A... Tylko czy się dalej nie jesteśmy w polu języka i po prostu jakiegoś dyskursu i tutaj też no, każdy uważa, co uważa, oni uważają, co uważają. Czyli zastanawiam się o takie właśnie te sufrażystki, wiesz, czy to jest ten... Ja nie mówię o was, bo wy właśnie robicie, masz robić swoje roboty i to nie w ogóle nie mówię, żebyście się rzucali na barykady, tak? Jestem też ostatnia, żebym tutaj latała, po prostu się rzucali po prostu pod te ich kastety, czy tam nic oni tam noszą ze sobą. To w ogóle tylko zastanawiam się, kiedy jest ten moment, kiedy ktoś powie, mówi, kurczę, nie, tak? Tak dalej być nie będzie. Tak stanowczo możemy chyba każdy za siebie decydować o tym, kiedy będzie stanowczy i kiedy nastąpi ta granica, w której powiem, mam dość. Jestem wkurzony, chciałbym czegoś innego i powie to na głos. Natomiast w momencie marszu, kiedy to powinno być nasze święto, kiedy to powinno być super pokojowe, kiedy my głosimy hasła z nienawiścią nie rozmawiamy, z przemocą nie rozmawiamy, na agresję nie odpowiadamy, no to wrócę tutaj jeszcze do pytania, czy zmiana trasy jest odpowiednia. Tak, jest odpowiednia, bo my nie narazimy tysiąca ludzi na niebezpieczeństwo, tylko dlatego, że nam by się chciało jakieś walki z kimś. I teraz mówię, my osobiście możemy być wkurzeni i ja mogę być w sądzie wkurzona na rozprawie i powiedzieć, to mi się nie podoba. To jest nie tak, jak powinno być. Nie mam tego i tego prawa. Natomiast, jeżeli każdy z nas taką decyzję podejmie, to sam może tak robić, ale nie kiedy my odpowiadamy za 2000 osób przed nami. Ponadto uważam, że gdybyśmy jakkolwiek się zetknęli, to znowuż można by było napisać, o, z jednej strony ekstremiści, z drugiej strony ekstremiści, nie wiadomo, gdzie ta prawda leży, jedni i drudzy są agresywni. Podczas kiedy my w ogóle nie zetknęliśmy się i było jasne, po której stronie jest przemoc. Chociaż też oczywiście czytałam już w prawicowej prasie, że rzekomo my jakieś hasła wznosiliśmy, co sprowokowało ludzi stojących 200 metrów od nas. Problem polega na tym, że nawet nie mieli szans przeczytać niektórych haseł. No musieli się specjalnie udać. Myślę, że wszyscy umieją czytać z tamtej strony, nie mam tylko pewności. Znaczy, nie, to nie aż tak. Także, tylko, że po prostu byłem w takiej odległości, że raczej haseł nie poczytali. Ja też uważam, że problem jest zdecydowanie głębszy niż garstka 200 osób manifestujących, no bo jednak nie było ich 18 tysięcy, było ich 200 i to wciąż jest, uważam, dobra wiadomość. Natomiast widzę tutaj większy problem związany z tym w ogóle, jakie postulaty głosi nasz rząd i jak bardzo chce ograniczyć prawa wszystkich mniejszości, czy w ogóle prawa demokratyczne, można by powiedzieć szerzej, a też niestety mam wciąż duże poparcie wśród ludzi, co no, ostatnio mam dużo do czynienia z tą prawą częścią, też ze względu na to, że napisałam książkę o zakonnicach i to, co jest dla mnie, to, co jakby odkryłam w tych moich poszukiwaniach, to może to zabrzmi banalnie, ale że my naprawdę żyjemy w dwóch różnych rzeczywistościach. My czytamy Gazetę Wyborczą, oglądamy TVN24 i dyskutujemy ze sobą w Tok FM-ie, a po tej drugiej stronie prawda idzie z właśnie innego rodzajnika, z Gościa Niedzielnego, z telewizjetkami Radia Maria. I jest to dokładnie... Zaraz, kochana, TVP1, TVP2, to teraz, no właśnie, to co się już właśnie dzieje na naszych oczach. I to też zaraz będzie ta kwestia, no ale chodzi o to, że trochę się nie dziwię ludziom, którzy otrzymują tylko takie informacje, że widzą świat tylko z tej perspektywy. Tak, no i rząd też daje przyzwolenie na to. I to wszystko, co się dzieje w naszym państwie, daje przyzwolenie do tego, że ci ludzie wyjdą na tą ulicę i będą stać przeciwko nam. I nie wiem, podniosą ten kamień i w nas zarzucą, bo mają poparcie. No dobrze, a porozmawiajmy, zostawiając temat, czy iść na taran i po prostu iść się tłuc, czy zmieniać trasy, jednak przejść ulicą w radości, pokoju i po prostu uśmiechu, bo też po to jest to święto wymyślone.
każdym z miast, ale jakbyście mogli tak opowiedzieć trochę naszym słuchaczom, co się zadziało w trakcie, bo to nie jest tylko marsz, to jest duża ilość wydarzeń towarzyszących, spotkań, debat, pokazów filmowych. Jakbyście tak mogli powiedzieć teraz z takiej perspektywy właśnie tego tygodnia, co się zadziało, co się udało, a co was naprawdę zaskoczyło, że miało się udać, się nie udało. To też mówimy o porażkach czasami, można się przyznawać, do takich maleńkich. To ja powiem ze swojej perspektywy, że raczej wszystko się udało. Wszystko się udało i ja jestem z nas ogromnie dumna, że jako stowarzyszenie zrobiliśmy tyle wspaniałych wydarzeń. Zaczęliśmy już 2 tygodnie temu, bo w sobotę żywą biblioteką w Centrum Handlowym Riviera, więc to też był dla nas ogromny sukces, że Centrum Handlowe chciało z nami współpracować. Znaczy tutaj też byliśmy dosyć zaskoczeni tym, bo baliśmy się, że żywa biblioteka w Centrum Handlowym może nie wyjść. Dlatego, że wiadomo, ludzie do Centrum Handlowego przychodzą po to, żeby chodzić po sklepach, a nie po to, żeby sobie usiąść i porozmawiać z człowiekiem. A zaskoczyło nas to, że rzeczywiście były wypożyczenia, książki były, żywe książki były w wypożyczeniu do godziny 20. A co to znaczy żywe książki? Bo żywa biblioteka polega na tym, że są żywe książki, czyli osoby, które pochodzą z grup marginalizowanych, ewentualnie z grup, które są pod jakimś względem albo dyskryminowane. Dzięki. To są wszelakie grupy typu, nie wiem, jest książka pod tytułem alkoholik, jest książka pod tytułem lesbijka, jest książka pod tytułem gej, jest książka pod tytułem muzułmanka, jest książka pod tytułem matka z dziecka z systemem Tourette'a. I na tym to polega, że po prostu rozmawia się z osobą, z którą normalnie w życiu by się może nigdy nie porozmawiało, do której ma się pewne uprzedzenia. Te uprzedzenia się właśnie pokonuje przez rozmowę. I tak ktoś przychodzi, że kto przyszedł sobie kupić buty w sklepie na D i mówił, okej, to teraz porozmawiam, nie wiem, kogo najbardziej nie lubię, patrzę na listę i mówi, nie wiem, muzułmanka, nie lubi, bo chodzą w chustkach, czy powiedz, jak to wyglądało. Może to nie jest tak do końca, że osoby będą wypożyczać tylko te książki, które w sensie ludzi mówimy, tak? Teraz tak, mówię, tak, że wypożyczamy, czyli w sensie, że się spotykamy z człowiekiem drugim, tak? Tak, nie tak, tylko chcę się porozmawiać z człowiekiem, którego jest się ciekaw, którego się czasami nie zna, a czasami zna i chce poznać bardziej. Więc takie 30 minut tej rozmowy może dać bardzo wiele. Może zmienić czyjeś postrzeganie, może zmienić postawę. Albo utwierdzić w jakiejś postawie. Więc tak, byłam w szoku, że ludzie, którzy przychodzą kupić buty w sklepie na D, gdzieś tam po drodze nas zauważają i przychodzą do tej biblioteki i naprawdę fajnie spędzają dzień. Bo były osoby, które 6 godzin poświęciły tylko na żywą bibliotekę i rozmawiały ze wszystkimi 20 książkami, w cudzysłowie, a były też osoby, które po prostu pół godzinki chciały porozmawiać z jedną osobą. Więc to był ogromny sukces. Myślę, że były kilka dziesiątki wypożyczeń tego dnia. Więc tak, to było wielkie i fajne wydarzenie. Ja może coś pozytywnego, bo tak mówiliśmy dużo o tych negatywnych zmianach w Polsce. Pamiętam, jak to był chyba rok 2004 albo 2005, rozmawialiśmy z Robertem i on mówił... Biedroniem. Tak, z Robertem Biedroniem i on mówi, oj, taki fajny projekt, widziałem, jak byłem teraz za granicą, żywa biblioteka, może byśmy to zrobili w Polsce, ale potem wspólnie stwierdziliśmy, nie, to nie przejdzie, nie ma szans. A teraz no to normalny, naturalny projekt odbywający się nawet w Centrum Handlowym. Tak. Super. Kolejnymi wydarzeniami były przejścia transą LGBT, czyli szlakami mniejszości lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. A jakie miejsca wpisaliście? Jaka to jest trasa? Na przykład Łaźnie, czyli Centrum Sztuki Współczesnej, na przykład Krytyka Polityczna, na przykład drukarnie tutaj jednego z pierwszych magazynów gejowskich w Polsce, Filo. Nie wiem, kilkadziesiąt tych miejsc tak na dobrą sprawę było, bo spacer odbywał się w samym centrum Gdańska, natomiast na naszej mapie są miejsca, które znajdują się w Gdyni i w Sopocie, więc o tych miejscach można by było dużo mówić. Tomerado też jest jednym z takich miejsc, wcześniej siedziba KPH, Trójmiasto. Spacer po Gdańsku Głównym trwał 2,5 godziny. A ile osób się stawiło, z ciekawości? To było trzecie przejście już tego spaceru. Na pierwszym było około 60 osób, na tym teraz, który odbywał się w ramach Miejskiej Nierówności było 20 osób, ale mam wrażenie, że do tego dlatego, że wszyscy pojechali na żywą bibliotekę, bo to było w tym samym czasie. Ja nie wyliczam, bo myślę, że w ogóle jakby liczby i frekwencja niewiele mówią, tak? Jakby to są jakieś takie kwantyfikatory, które są w żaden sposób niewspółmierne, jeżeli chodzi o zainteresowanie chociażby, tak? Mieliśmy pokazy
wernisaże, mieliśmy koncert, powiedzmy, że taki przegląd piosenki lesbijskiej. Mieliśmy oczywiście imprezę after i imprezę before, czyli imprezę przed marszem i po marszu. Jeszcze był pokaz filmu. Pokaz filmu Dumni i Wściekli oraz dyskusja z przewodniczącym, wiceprzewodniczącym KOD-u Radkiem Szumelgą i Basią Przyrzycką z Razem. Co tam jeszcze jest ten moment, kiedy właśnie miałaś, kiedy z której brał udział między innymi burmistrzyni Bergen, która powiedziała, bo też był ze strony Gdańska, był wiceprezydent Kowalczuk. I tutaj muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, ponieważ był drugi raz z rzędu na naszych dniach. I to jest ten moment, kiedy zrobimy małą interludę muzyczną. Jak to się stało, że wiceprezydent miasta Gdańska, pan Piotr Kowalczuk, pojawił się na tych wszystkich wydarzeniach, może nie na wszystkich, ale na przynajmniej dwóch, o czym ja wiem. To opowiemy Państwu po przerwie. Zostańcie z nami.